Cześć, witajcie z tej strony Avi, a dzisiaj nagrywamy The Binding of Isaac Repentance. Dzisiaj niestety jestem sam, bez Pauliny. No, ostatnio to coraz częściej się dzieje w The Binding of Isaac. Nie wiem, czy gra czasem nie jest za głośno, trochę ją wyciszę. O, teraz powinna być chyba dobrze z głośnością, tak? Chociaż może jednak wsadziłem. Dobra, pogłośnie, nieważne. No to my sobie dzisiaj gramy chyba randomowo. Mieliśmy grę challenge. I chyba wiem jaki. Waka waka bym chciał zrobić. Nie wiem czy je... Waka waka jest. Ten. Tylko ten challenge chciałbym zrobić z Pauliną, której dzisiaj niestety właśnie nie ma. Więc odpuścimy sobie. I po prostu będziemy robili jakiś randomowy rank. Okej, zobaczymy kto nam wybierze. To bez znaczenia myślę. Eden. O kurczę. Jak nam się jeden trafił. Okej, dobre mam obrażenia, bo 4. Okej, spoko, super. Spreadening, fajny item, jak nawet was kliknę, bo mnie trochę denerwuje. I naprawdę spoko item. Ej, naprawdę dobry item stały. Jak będą X na podłodze, to będziemy mogli wykopywać sobie przejścia jakby z tą drabinką, tak? To jest naprawdę bardzo fajne, bo tam mogą być fajne itemy oraz black market. Czyli itemy do zakupu za serca, tak? Jak ja ten item lubię, taki OP. Super. Modyfikacje oczywiście do pierwszego pokoju w item roomie sobie pobrałem. Mam nadzieję, że to nie macie nic za złe za to. Ciebie sobie rozwalimy. Dwa kolejne mogą być. Koniecznie chyba nie na każdym piętrze są te takie przejścia drabinką w dół. Więc no, trzeba się rozglądać. Okej, pierwsze piętro, nie ma... Raczej tutaj się obawiać, raczej nic się nie wydarzy. Nie powinien ani razu dostać, raczej. Okej, pigułka. Super. Speed up bardzo korzystna dla nas. Dla mnie statystyka, ponieważ zawsze jej brakuje i zawsze potem cięży się tylko unika tych pocisków, co powoduje niepotrzebne obrażenia. Rewelacyjnie, idealnie na kamień z X-em. O kurde, ej. Ta gra chyba słyszy czego potrzebuje. Dobra, no jak tutaj? O, mogą klucz. No dobra, zmarnowałem trochę okazję. No tu jest na bank. O kurczę. Średni item, ale i tak szkoda, bo za darmo. Ła, ła. Musiałem dostać w dupę. Standard. Damage up. I luck up. Spoko. Bardzo dobrze. Okej. Okay. No to jest kolej... No dobra. Nic. Nic interesującego. Myk. Nie wiem, czy to jest różnica, żebym to w każdym pomieszczeniu osobno robił. Chyba raczej nie ma. Dobra. No na tym piętrze niestety nie ma przejścia. Może się w takim razie wylosuje randomowo. To się okaże. Wpadłem w pocisk. No to pierwszy w sumie. Mówiłem, że to raczej nie będzie, a dostałem, tak? Standardowo. Monster najłatwiejszy boss w całej grze. Od razu zapinem. I mimo, że... To jest prostsz. Nie wiem. Siadanko. Super. No szkoda, przejścia nie dostaliśmy. Więc po prostu zejdźmy.
Okej, mamy 100% na Devil Room, czyli wiadomo, że nie chcemy oberwać. Okej, widzę stąd. Bo na sam początek tej szansy nie chcę stracić. Mam zajebiste nieszczęście co do tego czempionów. Ja już nie wiem. Szkoła mi jakoś któryś. Czwarty czy. No, drugie piętro, halo, gro. Wiem, że da się na hardzie, ale no. To chyba przesada trochę, żeby co trzeci pokój był z czempionem lub co drugi. O, super gra, super moje, mój Devil Room. Ja ledwo się w tym pokoju pojawiłem. To nie wynikało z mojej winy, halo gro. Jesteś ścierwem. Dobra, odreagowałem trochę, lepiej mi już. Tam się góry dzieje. Wysadzili się w powietrze, okej. Okay. Po prostu wiedzą, że nie mają szans. Popełniałem samobójstwo grupowe. Okej. Okay. Jakaś sekta. Bomb. Nie, kluczyk chciałem powiedzieć, no i tak go nie dostałem. Doszukiwać się małych takich X-ów na podłodze tego piętra. Dosyć ciężkie. I mam nadzieję, że nie pominąłem ani jednego, jak już naprawdę był. Nie wiem, to raczej mi trochę nie boli. Serio? Nie ma tu... O! Nie fajnie, myślałem, że będzie. Co jest? Niemożliwe. Szybko. W ogóle te żółte muchy to są chyba pszczoły. To jest dziwne trochę. A co, nie chodzi o to? No tak, to chodzi też o te rysunki. Okej. Nie tylko X-y. Po prostu jakieś obrazki. No to mamy darmowy pierwszy ten. O fuj. Zgnity pomidor. Ale fajny item. O, tak tego nam było trzeba. Zawsze przy itemach w item roomie będą maszyny do losowania, tak? Żeby na wszelki wypadek wymienić ten item. Więc super. Akurat do item roomu sobie pójdziemy teraz. Przecież dostałem speed downa. Jakoś tak mega powolna jest ta postać. Okej. Okay. Trochę panika. Uff, mam całe 36%. Się w ogóle nakłada, on się tam zaczął palić i zamroził się równocześnie, ale super item. Dobra, zrobię kupę. No i odłożę coś. To jest ewolucji w... Oh crap! Więc no. Jakoś tak się ewolucja nazywała, nie mam pojęcia nawet. Ale to jest po prostu ewolucja w gówno. Fajna ewolucja. Chciałbym kiedyś udokumentować na filmie. Bo jest chyba jeden z najrzadszych w całej grze, więc. Zaraz po Bobie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Jaka jeszcze ewolucja jest taka rzadka? Wiem, że na pewno najczęstszą z wszystkich jest chyba ewolucja w matkę. Potem jest bycie Gapim. Może Belzebub w sumie? Nie pamiętam, jakie były jeszcze. A, pająka, tak. A to już trochę rzadsze. O kurde, Devil Room. Super, heals up. Fajny item. Okej. Okay. Fajne itemki, aczkolwiek ja bym chyba odmówił z obu. Oba to latanie w sumie. Dobra, spadam stąd. Nie mam mowy. Następne piętro lecimy. I mam nadzieję, że w tym piętrze też tutaj doglądnę się jakichś rysunków na podłodze, które mnie zaprowadzą na drabinkę, tak? Nie pamiętam, jak się ta półki nazywa, więc będę go nazwał drabinką.
i dostanę darmowy itemek. No to było oczywiste. To po prostu widać było po wyglądzie tego piętra. Okej. A chyba wiem, co to jest za item. Jak dobrze mi wiadomo, to w pewnym momencie po prostu daję ten item, używam i zaczynam wszystko nowe, ale mając te wszystkie itemy i wszystko, co mam teraz, tak? Więc naprawdę super, bo darmowe itemki można po drodze... Dobra, lecimy! Ja... Tylko nie wiem, kiedy by tego użyć. W takim razie, pokonując serce, pokonałbym je dwa razy. Dobra, ej, zrobimy tak, zrobimy je tak. To będzie zabawne. Ja cię kręcę. Nie. Jednak trochę mi tej szansy Angelu roomowo, Demi roomowej szkoda, nie? Czy to było możliwe do uniknięcia? Oni są wielkim ścierwem. Ci przeciwnicy są masakrą. Dobra. Mam strength, czyli jakby dodatkowe serce na pokój. Więc tam były też przejść przez kolce, mógłbym niby tak to zrobić teraz? Idź sobie. Ja nie mogę. Okej, nie mamy klucza, więc jest trochę źle, bardzo źle. Tu chyba nie wejdę. Potrzebuję połówki serca. Pomyślę. Okej, nie wiem, czym jesteś i nie wiem, czym jesteś. Super. Jak zawsze cię brakuje, tak teraz jesteś. Dziękuję, naprawdę. Połówka serca ratowała mi challenge room, który może być klucz. Nie, no to jest żart. To jest nawet... Nawet nie jest coś, co bym chciał wziąć tylko po to, żeby zobaczyć, czy miałby taką fajną synergię. Nie wiem, po prostu ja to chcę unikać. To zupełnie... Gówno. Coś złe. Jeżeli dobrze pamiętam, co to robi. Bo chyba źle pamiętam. To jest to, co tak wyteleportowywało, mi się wydaje. Poczuć gębę. Nie, dobra, to nie jest takie złe, ale w sumie wolę i tak to. Na szczęście mi się pomyliło. To była chyba jakaś taka dźwigienka. To jest w ogóle trinket repetensowy, więc... Nie wiem, jak to mogło mi się pomylić. Klucz. Tak, teraz drugi tylko. Po to, żeby nie tracić, Jezus. Jumpscare po prostu. Głupio serc. O, super. Ekstra, chociaż wiem, że tu nie ma secret roomu, nie? Chyba strength mnie leczyło na fulla. Czy on go atakuje? Tak to wyglądało trochę. Okej, super. Tutaj mogę sobie wejść. Wezmę sobie ciebie, bo jak to będziesz miał Boss of Steel, to ja naprawdę z przyjemnością. Nie. O, właśnie. No widzicie, bombka za takie coś. No. Deal życia, nie? Item room, a w nim... jak dobrze, że mam ten trinket jednak. Okej, to jest ciekawe. Nawet wezmę. To jest fajne. Odbijane się od tego. Łzy odbijające się od ścian. W ogóle odblokowaliśmy po rozwaleniu serca. Do sklepu nie ma co. Dobra. Płoń. O, 1%. Nie, to nawet nie jest 1%. O kurde.
Co tu się właśnie wydarzyło? Mam 3 serca, co? Dosłownie przed chwilą walczyłem o się życia, a teraz spoko. Nie mam tylko przeciwwskazań na mniejszych. Czy ten czarny klocek to naprawdę... Nie, to by na pewno był RNG, RNG w ciul. Curse Eye, Nie. Więc RNG mi na pewno sprzyja, tak? Jestem największym kretynem, właśnie sobie zdałem sprawę, że miałem iść do Secret Roomu. Dobra, to przez kolce przejdę. Szkoda Soulhearta. Ja, ale spieprzyłem. Dobra, trudno. Biorę cię. Użyję ciebie. O kurde, teraz dobre pytanie. No po sercu miałem za pierwszym razem zamiar, ale ja nie jestem pewny, czy przypadkiem nie mam już Leaves. No nie, w sumie to i tak po sercu. Nie, w sensie jak mam It Leaves, to może nawet przed, żeby po prostu te item roomy wszystkie wykosić i potem z powrotem, tak? Najgorsze było, jakby się okazało, że umrę na pierwszym piętrze, od razu po restarcie. Nie, no tak nie będzie. Ja nie wiem, kim musiał być, nie? Żeby tak się wydarzyło. Kurde, ile kluczy. Nice. Musiałbym być giga początkujący. Okej, okay, łatwo. Tylko ciebie i mamy przejście. Na szczęście nie tam na dole. No tej właściwie też nie ma. No się wracam. Dzisiaj jak to nagrywam jest dzień świętego Walentego, więc dajcie znać jak wam minął dzień. Mam nadzieję, że nieźle, tak jak rozgrywka moja w tą grę. Chciał się trafić teraz ten taki upierdliwy. Nie to, że ma naprowadzane te same te bomby, troll bomby, to jeszcze te TNT tutaj są porozstawiane i w sumie odblokowaliśmy itemek, spoko. Ok, zamienił nam 4 bomby na 4 klucze i na odwrót, więc jakby to straciłem. Nic. Serce. Jest za mało tych serci respi tutaj. Częstotliwość tych respów jest naprawdę serc. To jest okropna. Za niska, zdecydowanie za niska. Tak. Kluczyk. Dobra, no i teraz można pójść nawet do sklepu. Tylko po to, żeby ludzika wysadzić, żeby mieć więcej... Jezus, procent Devil Room, bądź Angel Room. Czego wolałbym to drugie. O no. Zostaw mnie. Wymanewrowałem. O, to kamieniło... Kamieniowanie, tak? Powiedzmy, że takie są istnieje. Przeciwników jest taki OP. Kurde, jaki on damage? 5. Ja ich tu gniotę. Rozmiażdżam. Pół serca, okej. Okay. Mówiłem, że coś jest nie tak, to już jednak chyba gra zmienia zdanie. A taki item trochę bez sensu. Dobra, może być. Zawsze lepszy ryc niż nic, jak to się mówi, tak? Czy przez cały ten czas było widać mój kursor? Nie, przepraszam. Jak mój kursor było widać, to ja was naprawdę przepraszam. Musicie to wybaczyć. Z mojej osobistej nieuwagi. Te serca się teraz serio często respią, co jest? Ta gra ma jakiś podsłuch. Czekam, bo i tak głupio obrywam. Więc to lepiej dla mnie. Torebka na lek, coś takiego. Super.
procenty dodatkowe. Pamiętam, że ten item powodował, że chyba wszystkie karty teraz będą pigułkami, więc jak najbardziej nie. Nie. Jakbym chociaż miał... ten item HP... HPA? Jakoś tak? Nawet nie jestem pewny. Który powodował, że wszystkie pigułki są szczęśliwe. To bym... Ojeju, z bananem na twarzy bym to wziął. Spoko synergia by była. No tak, to karty są dla mnie zbyt istotne, żeby tak po sobie oddać, tak powiem. Na cały run. Polen, super, będzie item z Devil Roomu. Z czego nawet nie zaburzy tego, że będzie mieć Angel Room, co nie? Więc giga dobrze. Prosty przeciwnik. Dead Cat. Jezus, Dead Cat! Nie, nie ma szans, żebym wziął Dead Cata. Jezus, gro! Nie, no nie ma szans! Co, ja będę z jednym sercem biegał? Jak jestem w połowie ranu? Nie, no nie, nie da się tak. Nie ma szans, naprawdę. No to, kurde, a tak się ucieszyłem. A, upierdliwi przeciwnicy. A wiesz, no nie są ci, którzy strzelają we wszystkie strony właśnie. O, jeszcze gorsi. Zresztą ty kurde. Zasrańcu. Gincie, kurde, ta... Macie te muchy swoje. Bronią was takimi pociskami. Ja i tak was zniszczę. HP up. Okej, okay, jakbym miał tego dotykać, aż tak bym nie płakał w sumie. Ale dalej było... Dalej bym płakał i tak. W sumie dam tu bombę. No, what the fuck? Ze czterech, których rozsadziłem, ze trzech był... No nie, no bez przesady. Gin, gin! Jezus. Te serca nie zadają obrażeń z bliska. Nie miałem pojęcia. Jakbym wiedział wcześniej, to może bym tak głupio nie oberwał. Ciekawe w sumie na przyszłość. Warto wiedzieć. O, moje pociski nie dolatują, bo mają beznadziejnego shota. Shot Tirsy. O! O! Nie umiem grać w tą grę. Ale kiedyś potrafiłem. Kiedyś byłem w tą grę naprawdę dobry. Miałem... Miałem 100%, pamiętam. I żaden najniższy, czy największy w sumie, boss dla mnie nie był problemem. Czemu to tyle jest kupy? Czy ty respisz gówno? Znaczy, czy ty je produkujesz? Co jest to za champion? Ej, pierwszy raz widzę takiego championa, a naprawdę już gram na repetensie strasznie długo, nie? Jestem zaskoczony, jest nawet mile zaskoczony, bo... Zajebiście ciekawy ten pomysł na nowego championa. Bo na pewno to nie jest modyfikacja. Nic takiego nie pobierałem. Kurde, zniszczę zaraz się. O, ja tym dalej. Full health. Okej, chce mi się płakać. A zaraz restartuję tego rana tylko dlatego, bo będzie wypadek nagłej śmierci. Ja po prostu wezmę, zrestartuję, żeby nie umrzeć, tak? Będzie taka ucieczka od śmierci. Kurde. Spokojnie. Nie, nie, ja nie żartuję. Okej, okay, przerwało nagranie. Jest jeden problem, bo zaraz zobaczycie, o co chodzi.
Wiecie co, ja muszę użyć tej erki. Ja wiem, że miałem na nią czekać, ale sami zobaczycie zaraz co chodzi. Chyba, że mi się uda jeszcze. Nie no, nie ma szans najmniejszych. Z czystego przerażenia to zrobiłem. Już widziałem, jak to leciało w moim salonie. Wybaczcie. Dobra, no to dawa. No może nie aż tak od nowa. Już ciekawe by to było. Jest mi w stanie zabić wszystko. Dali mi pokój pierwszy z bombami. Ta gra chce mnie zabić za to, że po prostu unikłem śmierci. Oszukać przeznaczenie dosłownie, nie? Dobra, lecimy. Po prostu może jakoś damy radę. Znaczy na tych pierwszych piętrach to nie ma się co bawić. Na totalnym luzie. Teraz już w ogóle powinno tak dać bez problemu najmniejszy, nie? To nie ma sensu. Nie. No to jest spoko, w sumie cię wezmę. W sumie to tutaj jest coś fajne. Pusty pokój. Okej. Niemiłe spotkanie, twarzą w twarz. Sklep. Nie. Ale ciebie wezmę z przyjemnością. No i w sumie wpłacę też z przyjemnością. Już, ja już wiedziałem, że on to zrobi, więc zabiłem go przed tym, jak mnie zaatakował. Co jest? Ja go zjadłem. On został pożarty. Tylko szkoda, że się czas nie restartuje. O kurczę, no to jest mega giga szkoda. Dobra, lecimy po prostu. Speedrunem, bo ten odcinek będzie chyba teraz rzeczywiście strasznie długi. Przez ten temek. Myk, 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 jak najszybciej. Bardzo ślicznie. What the fuck? Miazga z nich tam się zrobiła. OP item, naprawdę. O kurde, okej. Ale nie wezmę się, bo to jest bez sensu, nie mam żadnej... nie mam żadnego tego. Żadnej synergii, żeby to było jakkolwiek logicznie połączone. To bym potem nie żałował, nie? A, dostał z shotguna. Czerwona skrzynka? No szkoda, że nie zipęga tego. O, jest! PHD, no to źle odpowiedziałem wtedy. Chciałbym ten item, bardzo bym go chciał. Raczej na pierwszym piętrze nie zbierzemy tyle pieniędzy, więc muszę się obejść ze smakiem. Ale chociaż gnieciemy wszystkich jak się da. Dobra, lecimy dalej po prostu, bo tu nie ma co zatrzymywać. Pick-upów mamy naprawdę w pogrom. Do końca gry nam starczy na bezpróg. A ja byłem taki święcie przekonany. Ja się dosłownie podłożyłem, no. Zapomniałem o tych Devil Rooma. To jest pierwsze piętro? Dobrze mówię? Zaraz się okaże, bo jak to jest... Ja byłem się przekonany, że to jest pierwsze piętro. To było drugie. No, moja wina, wciul. Dobra, trudno.
No cóż, zdarza się i tyle. Myślałem, że po prostu i tak nie ma tego Devil Roomu, nie? Ajajaj, za szybko po prostu ta gra mija. Ale nie masz żadnego damage up'a przez ten cały czas. W momencie, kiedy dostałem to oko. Jest naprawdę niefajnie. W ogóle pierwszym itemem, jaki dostałem, to jest damage up. Niech dropnie może go więcej. Okej, okay, od razu. Żeby był fajny Devil Room. No nie, no się ja pierdolę. Dobra, dupię na ten Devil Room. Fajny item. Już miałem rękę na czole załamane, że... Matko boska, to było tak bliskie. Że spieprzyłem jak zawsze sprawę, ale... Poprawiło mi humor, nie powiem, taki item jak to... No, nie powiem, jest rzadki, więc podoba mi się. Ale dobry item. Nie dość, że tirzap, którego mi zabrali, to jeszcze. Cała salwa będzie leciała w jedną stronę, nie? Jak im pokażę, dobra. Kurde. Niżej. Nie ma co do sklepu chodzić też. Jakoś bardzo mi się nie chce przechodzić tych pięter. Tak szczerze mówiąc. No nie, no z tym itemem teraz można orać. Elegancko. Co się w ogóle wydarzyło, to nie zauważyłem. Randomowe efekty tego, o kurcze. Ciekawek. Fajne, ale chyba jednak póki są te item roomy, to wolę to wziąć, tak? Chyba wiadomo dlaczego. Jakby był syf, to żeby go zmienić. Tu jest jakiś item, jeżeli dobrze widzę na mapie. O! Okej, chodźcie tu muszki. Bardzo ładnie. Szkoda, że musiałem przy tym ucierpieć i tracić Devil Room, ale to już mi nie zależy na tym nawet. Ale chyba? Co ja mam tam gdzieś? Fajny temek. Mam maksymalnego speeda, co się stało? Ja z takiej biedy. Takiego czegoś, to jest niesamowite. Okej, małe piny. Secret room. O nie, to jest to, o czym myślę. Nie. To jest tam gromnie tak dzisiaj. Myk. Ja nie wiem, czy wy chcecie takie coś oglądać, bo to będzie naprawdę bullshit. No już mam tą linię, bo chociaż widzę, jak mniej więcej strzelam, nie? Wyobraź sobie, że ona jest linią prostą. To będzie prościej mniej więcej. Ej! Oszustwo i ościerstwo, on mnie nie trafił, poszło pomiędzy. Dłużej się nie dało, naprawdę. Ja ich nie lubię. Dobra, tego itemu już nie będę używał, bo mi głowa już boli. Ja sam ciekawostki go użyłem.
Czy on jest taki zły? No, nie jest, ale chciałbym coś innego. Nie wiem, jakby to mogło działać, więc... sobie przeminę. Jak to było? Co? Co to z Tirsa mi da, co nie? Tak, po prostu dało mi Tirsa. Nie! To jest grane, dobra. Ej, epickie. Epickie wciul. Ja teraz po prostu mogę zakończyć i sobie będzie sam strzelał. Na szczęście nie będę musiał jakoś teraz na to zwracać uwagi. Nie no, łatwo. Byłem u ciebie, nie byłem. Dobra, zjem trochę, żeby to zobaczyć, jak to będzie szybko napieprzać. Nie no, zjedzony. Łatwo z pyzą, zjedzony totalnie. Tutaj u góry co jest? Tak, za darmo można wejść, a czemu nie? No nic nie ma. Mógłbym się rozdawać zrobić nawet. O wiele lepszy item, od 15 razy tysięcy lepszy item. Biorę ciebie, ty będziesz dał darmowe itemy w tym ile robię. Muszę go mieć teraz, jak go nie będę miał. To kończę serię z Isaaca, nie? To kręcenie się w głowie naprawdę nie pomaga. Skończyło się. O tyle dobrze. Weź tam zdechnij, śmietniku, mały umarł. Dobra, ten item jest serio OP połączeniu z tym, bo ten laserek, no jest idealny. Ten Monster Lang chyba to się nazywało. O kurde, a tak, mam randomowy efekt na bombę. Kocur. Ja, no teraz będę miał na bank. 1000000% na Daily Room, no. No przypominam, żeby tracić szansę Daily Room, trzeba stracić czerwone serce. A, nie jestem harta. Oni nawet nie zdążyli się wydostać spod ziemi. Ja już zabiłem. Zgnoiłem ich. Mam speeda 2, nie mam się martwić. Tu cofnie. Okej, okej, spokojnie, spokojnie. Totalnie nie ogarniałem przez sekundę co się dzieje, na trochę dłużej. Jaka panika. Jedynka, dobra, mogę bez problemu tu wejść. Easy, easy tobą. Dobra, lecimy tutaj teraz. W ogóle co ja powiedziałem, mega cringe'owo. Wezmę oba itemki. Wiem, miałem nie iść na Daily Roomy, ale to jest naprawdę rzadkość. Fajne itemy, dobra, dam ci wszystkie. Jak chcesz dawać serca? Ja jestem pieprzonym kretynem. Ja mogłem wziąć sobie za darmo jeden itemek. Dobra, nie żałuję. Nie żałuję. To się będę. Oła, oła. Tego już żałuję. Nie chodzi o to, że nie żałuję, bo i tak dobre itemki tam były, więc... nie. A życia mam dużo, więc... to jest, rozwali tą głowę. Na całe szczęście, bo mnie denerwowało. TX? Nie, nie chcę tego. Okej, okay, to jest ciekawe, ale nie chcę. W sumie to nie. Ciebie na pewno nie. O, to jest super. To jest chyba, że będę miał na jedno...
coś tam działało jak Holy Man, tylko nie pamiętam już na jakiej zasadzie. I ja zacząłem unikać jak prawdziwy mistrz. Jak ja to robię, kurde. Jestem zadowolony z tego grania. Nie jestem z niego zadowolony, ale jestem zadowolony z moich niekiedy naprawdę dobrych momentów, tak? Dajem, to skam największy. Dobra, lecę niżej. Odcinek trwa 40 minut, co jest niewyobrażalnie długim odcinkiem. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, kiedy go tak zmontuję, no. To będzie taki długi. Coś przyspieszyć tempo by się należało. Bym potem nie montował tego filmu 3 dni, nie? Ależ tak? Kurde, no ziomek. Zestarałeś się 30 bombami. Plecak, spoko. Będę mógł mieć dwa itemy stałe. Charge itemy. Oh. Nie wiem czemu wiedziałem, że to jest, a i tak się wystraszyłem. Spoczynio. Nie wiem czemu mam tylko niecałą połowę procenta na Devil Room. Bardzo niemiło, bardzo niemiło. Ja to wziąłem tylko dlatego, bo do ewolucji w kupę. Brakuje mi teraz tylko jednego itemu i to jest bardzo śmieszne. Tak w zasadzie. Kincie. Mózgi. Okej, okay, dajcie znać w ogóle w komentarzach, jaką byście kreę chcieli zobaczyć na moim kanale. Bo myślę, że na pewno jakbyście jakąś kreę chcieli bardzo, żeby się na pewno pojawiła. No nie wiem, jakoś mnie ta pigułka chyba nie przekonuje. To jest naprawdę Biblia. No nie no, serio Biblia, no to ja no, nie wiem kim bym musiał być, żeby na nią nie próbować uzbierać, żeby mieć za darmo zabicie serca jak i tego. Jak i matkę, nie? To jest tak opłacalne. Tym bardziej jak to nie piętro, na którym z nim będę walczył. Z nią. Dawaj kasę, gościu. Tyle to mi raczej nie wystarczy. Okej, tu się powinno zwrócić. Ciebie. O kurde. O, Matulu. Nie, na poważnie nie zwróciło się ani nic. Ciebie, na pewno. Ej, no to jest masakra. Nie podoba mi się powoli to. A maszyny na pewno nie rozwalę. Z donacją. Aha, no i cholera, no dobra, no to ci lita będziemy mieć te serce na pstryczka, więc bez znaczenia. Dobra, na chwilę dam, zatrzymam. O, już jestem, przepraszam za tą nieobecność, znaczy w sumie wy tego nie zauważycie, ale dla mnie to jest jak 10 minut, to 15 w sumie. Okej, na czym przestałem? A, już wiem, dużo X-ów na ziemi, co mnie trochę boli, oraz, o tutaj jest X, nice. Oraz to, że nie kupię Biblii, no czy w sumie jakoś tak bardzo wywalone to mam. Kolejny X, ekstra. Okej, zapomniałem, że mam ten item. To źle bardzo chyba. Kartę sobie wezmę, chociaż już nie będzie sklepu to bez sensu. Co to za skarpetki za item?
Czym ty jesteś? Ambrose. Spoko chyba? Okej. Okay. Izak. Ja ją zjadam, pożeram ją. To było kilka sekund, no i knockout poleciał. Kurde, bele, dobra. What? A ja się tak ślizgam jakby na skarpetkach, tak? Ej, nie wiem, tak mi się wydawało przez sekundę, jakby to tak wyglądało. Ej, no tak, ślizgam się jak ciul. What the fuck? Dobra, ej, zabawny item, mega zabawny item. Znaczy nie, czy nie ślizgam, czy właśnie nie lepiej wchodzę w zakręty. Raczej bardziej. Zabawne, naprawdę. Normalnie item do driftowania w Isaacu, kto by pomyślał? Okej, okay. Nie widziałem tylko kolegi po mnie, no na szczęście nic nie zrobił. W ogóle, bo możecie się to zapytać, bo na pewno przykuło to wam uwagę, jeżeli patrzycie dosyć spostrzeżeniem na to moje życie. Że coś jest tak, tak? Wiadomo, mam modyfikację, która pozwala mieć więcej życia niż jest to możliwe. Mam nadzieję, że tego nie uważasz, to jakieś mega ultra oszustwo. W fleszowym Isaacu tak było. Więc czemu miałby to być jakieś... Lubię fleszowego Isaaca, ale nie wiem, nie uważam tego za oszustwo, nie wiem, może dać znać jak... Chcecie, żebym wyłączył tego modyfikację, tą modyfikację to nie ma najmniejszego problemu, zrobię to. No śmieci, ty całe serce bierzesz? Nie, półki, dobra. Spoko? Czemu złotą bombę miałem? To było dziwne dosyć. Okej, pajączki. I znowu ty, nie chcę ciebie. Okej, teleport randomowy. Pod samego bossa, spoko. Bo the hermit lub the stars, jak nie ma tych właśnie pokoi, czyli na przykład na piętrach Deum, to zawsze teleportowało randomowe miejsce na mapie. No i dobra, tepło mnie pod samego bossa, więc super. Tak, nie mam zamiaru tu długo siedzieć, bo bez sensu, skoro nie ma właśnie tych sklepów przy itemu. Tak, jest sens. Dobra. Solharci kolejny. Kolejne solharty, Jezus Maria, no ja tych życia będę miał. No się nigdy nie skończy. Ciekawe, kiedy będzie tutaj Tlips, bo... Kurde, no taki dobry run. Jakbym teraz miał się na tego Isaaca. Szatana, to byłby pyza z niego by była, no. Aż mi trochę szkoda. Mógłbym pójść, mam 100%, wiadomo i fajnie by było nawet, ale no nie zrobię tego, no bo chciałbym pokazać wam cutscenkę, tak? A tym chcę grać to w miarę jak tylko mogę, synchronicznie. Czyli cutscenka po cutscence, tak jak powinno być, a nie, że coś tam wyprzedzam sobie, że tak powiem. Chciałem, żeby każda kastenka była w sposób, jaki powinna być udokumentowana na odcinku, tak? Chyba rozumiecie, o co chodzi. Cyk. Szybko! Te łapy próbują rozwalić te kolce, ale... To tak nie działa, gro! Ty machasz kamerą na lewo i prawo, nie powodując nic. Jezus, ale się wystraszyłem. O, siemka. Już cię nie ma, kolego. Co? Czekaj, czy ja przyjechałem? Czy to... Ale sojebisty item, te skarpetki to jednak jest dobry item, dobra. Powodują, że kolce mnie nie bolą w
stópki, tak? Ej, ekstra, ekstra, naprawdę, wow. Czemu jest taki rzadki? Ała, no to już bolą niestety. Dlaczego go widzę pierwszy raz? Nie wiem, może trzeci raz go widzę. Nie, jest po prostu rzadki, tyle. Ale jajca. Ej, nie obrywaj. Dobra, zrobię z was kupy, bo weź za dużo, to jest. Oła, oła. Źle się dzieje. Dark Bomb, bierz to pół serca. Okej, gdzie może być boss? Na prawo myślę, że może być. No ale nie wiem, czy na pewno. Tak trochę za dupą tutaj chodzić. A już naprawdę... myślę, że... dobrze by było kończyć, bo trochę mamy jednak do montażu tego odcinka. A chciałbym jak dać ten odcinek najszybciej może na kanał, bo ostatnio są dosyć duże przerwy na kanale, więc... Dobra, no to serce, tak? O! Przypadkiem użyłem na credit card'a. I flips nie mamy, tak jak dobrze pamiętałem. Bez najmniejszego problemu. Szatana byśmy mogli pokonać, ale jak już mówiłem, jeszcze nie jest na to pora. Więc ja się wyciszam. Zapraszam was na mój główny kanał, który będzie w opisie, również jaki kanał Pauliny. Na nasz serwer Discord, który będzie w opisie. Sam generalnie o Transformers, czyli o grze, którym nagrywam na głównym kanale, ale na pewno znajdzie tam dla siebie miejsce, więc polecam bardzo i cutscenka. Okej, okay, ćwierć dora, super, może być. Zresztą item jeszcze, że gównem, ale... no... zawsze bliżej do It Lives. Glitch Baby. Spoko. No dobra, więc ja się z wami będę żegnać. I widzimy się w następnych odcinkach. No to... no to cześć. W miarę szybko poszło, myślałem, że będę ten odcinek trwał z godzinę ponad. Ale za speedrunowałem. Cześć, cześć. Ha 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 ha!